Zrozum człowieka zamiast go ignorować. To, co tutaj widzicie na zdjęciu, to jest ludek Lego, Bionicle, tudzież Bionicle, jeśli byśmy się mieli trzymać tej amerykańskiej nomenklatury. I ten ludzik jest taki dosyć kluczowy z tego względu, że pewien człowiek o nazwisku Dan Ariely zrobił bardzo interesujące badanie, które miało. Właśnie, w którym te ludziki brały udział. Jeżeli byście chcieli posłuchać więcej o tym nagraniu, to zapraszam Was serdecznie, żebyście sobie obejrzeli na YouTubie taki film What Makes Us Feel Good About Our Work. I to jest właśnie prezentacja dana. I on przeprowadził takie badania, ponieważ zaczął się zastanawiać nad tym, czy. My, jako ludzie, to jak mówimy o tych kwestiach zawodowych, to mamy tendencję do myślenia o kwestiach zawodowych, że jesteśmy jak szczury w labiryncie, że jak nam się rzuci coś, to my po prostu tam pobiegniemy, już my chcemy to zjeść i tym czym się ta wypłata. Jakaś premia, jakiś bonus, pieniądze, które możemy zdobyć. I on się zaczął zastanawiać, czy faktycznie jesteśmy takimi tylko istotami, czy nie ma w nas czegoś więcej. Chęci na przykład satysfakcji, odczuwania satysfakcji z tego, że wykonujemy coś, co ma sens. I zaczął się zastanawiać nad tym i Skonfrontował to na przykład ze wspinaczką, o której mówi, że to jest trudne, że, to jest, że osoby, które miały szansę się wspinać albo zdobywały jakieś ogromne szczyty, to nie są osoby, które opowiadają o tym w superlatywach, tylko opowiadają, że gros pośród tej podróży, ten czas, który oni spędzili, to była męka i to było trudne. Ale na samym końcu było to coś, ten szczyt, to zdobycie. I jak to jest, że ludzie decydują się na to, żeby podejmować działania trudne dla tej czystej satysfakcji? I on przeprowadził sobie taki bardzo ciekawy eksperyment, który polegał na tym, że był sobie badacz i do badacza przychodził badany. I jego zadanie polegało na tym, że miał złożyć ludzika tego Bionicle Lego. Czyli dostawał puste jakieś tam fragmenty, takie po prostu rozłożony ten ludzik i on miał go złożyć. I miała, była informacja, padało pytanie, słuchaj, czy ty jesteś w stanie to złożyć za 3 dolary? No, i ta osoba powiedziała: OK, spoko, nie ma problemu, jestem w stanie to złożyć za 3 dolary. I ta osoba sobie składała te, tego ludzika Lego, i co się działo? W momencie, w którym ta osoba złożyła tego ludzika Lego, oni go odstawiali na ziemię. Potem padało kolejne pytanie: Słuchaj, czy jesteś w stanie stworzyć i złożyć nowego ludzika? Nowy komplet, ale tym razem za 2,70. No i ludzie odpowiadali, spoko, nie ma problemu, składali, odkładali na ziemię. A potem pytali się, czy złożą takiego za 2,40, za 2,10 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Cała rzecz polegała na tym, że kiedy ludzie, bo on się chciał dowiedzieć, kiedy ludzie powiedzą stop, jak długo ludzie będą składać te klocki Lego, zwłaszcza, że pieniądze spadają, tak? Kiedy ci ludzie powiedzą stop? Kiedy będzie ten moment, kiedy oni powiedzą stop? Dlaczego chciał się tego dowiedzieć? Zależało mu na tym, żeby zwrócić uwagę na to, czy gotówka w jakiś sposób bierze tutaj udział, bo zaraz Wam opowiem o drugiej wersji tego eksperymentu. A druga kwestia była taka, że jak te osoby mówiły stop, to badacz mówił: Słuchaj, my teraz rozłożymy te wszystkie figurki, i to będzie dla kolejnej osoby, która będzie badana. I to była właśnie ta wersja normalna, że tak powiem. Taka dla, dla zwykłych ludzi, tak? Przychodzisz, robisz coś, płacą ci za to, za każdym razem jednak masz płacone mniej, a wykonujesz dokładnie tę samą czynność. Pytanie, jak długo będziemy ją kontynuować? Ale druga wersja eksperymentu mówi o czymś zupełnie innym. I to była tak zwana wersja syzyfowa. I na czym polegała wersja syzyfowa? Wersja syzyfowa polegała na tym, że był dokładnie ten sam badacz, wchodził badany, były klocki Lego, pytano się, słuchaj, za 3 dolary to złożysz, ta osoba mówiła, ok, złożę to za 3 dolary, składała ludzika, składała, 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 ale w momencie, w którym padła, padało kolejne pytanie, czy złożysz kolejnego? Ta osoba mówiła, tak, złożę, i ten komplet, który ona przed chwilą złożyła, lądował do u badacza. A ta osoba dostawała drugi komplet. I w trakcie jak ona składała drugi komplet, to badacz rozkładał ten pierwszy na oczach tej osoby. Więc on rozłożył, ta osoba zdążyła złożyć ten drugi komplet, pytali się, słuchaj, a za 2,70 złożysz, czy tam za, za 2,40, i następowała zamiana. I on zaczął składać to, co przed chwilą badacz rozłożył, czyli wiecie, taka w sumie bezsensowna robota. Niemniej jednak mieli dokładnie tak samo płacone, bo sposób, w jaki to szło niżej, te wypłaty, był dokładnie taki sam w pierwszym, jak i w drugim przypadku. Więc tutaj można wykluczyć pieniądze jako motywację. No i co się okazało? Okazało się, że ludzie w tej pierwszej wersji, kiedy klocki Lego były składane i odkładane, czyli ta osoba widziała cały czas efekt swojej pracy, układali je aż 11 razy. Kontrze do osób z drugiej wersji tej syzyfowej, które okładały 7. A czynniki zewnętrzne były takie same, tak? Motywacje, jeżeli chodzi o pieniądze. Co, o, co to oznacza? To oznacza, że pomimo faktu, że była dokładnie ta sama kasa za, za te same działania, ludzie z pierwszej wersji cieszyli się faktem, że mogą oglądać coś, co jest dla nich ważne. Widzą, widzą przyrost swojej pracy. Wiedzą o tym, że ta praca nie jest bezsensowna, że ona ma jakieś znaczenie. I potem. Poprowadzono drugą wersję, tylko że zamiast Lego zrobili papier. I zaraz wam powiem, dlaczego wam w ogóle o tym wszystkim mówię. Na czym polegało akurat to, to ten eksperyment? Ten eksperyment polegał na tym, że przychodził człowiek do badanego, on dostawał kartkę papieru. I na tej kartce papieru były po prostu losowe litery. I zdarzało się, że były niektóre losowe litery obok siebie, na przykład KK albo TT AA, one były obok siebie. I zadanie polegało na tym, żeby wziąć długopis i zakreślić te poszczególne pary. I osoba, która była badana, dostawała te pary i sobie dalej zakreślała. kiedy już skończyli, to byli podzieleni na trzy grupy. I grupa pierwsza mogła podpisać swój arkusz. Czyli jeżeli wy byście byli takimi osobami, przychodzicie, bierzecie arkusz papieru, podpisujecie tam na przykład Damian i sobie zaczynacie szukać tych par. Znajdujecie, oddajecie badaczowi, a badacz robi tak. Bierze tą kartkę, mówi od góry do dołu skanuj, mówi mhm, i odkłada. Druga grupa była traktowana troszeczkę inaczej. Otóż druga grupa, kiedy już ktoś oddał kartkę z drugiej grupy, to przede wszystkim ta kartka nie mogła być podpisana, nie była zazwyczaj podpisana. A po drugie, badacz po prostu ją ignorował. Czyli wydajecie mi kartkę, ja po prostu robię tak: i na kupkę, i na kupkę, i na kupkę. Nie jestem zainteresowany w ogóle tym, co zrobiliście. I trzecia grupa jest moja ulubiona. Bardzo się śmiałem, kiedy ją usłyszałem pierwszy raz. Też nie można było podpisać kartki papieru, ale w momencie, w którym dostawaliśmy tą kartkę, oddawaliśmy badaczowi, badacz ją brał i co robił, momentalnie wrzucał do niszczarki. Po prostu na, na oczach tego, tego, tej osoby, tak, jak obejrzycie sobie właśnie ten, ten wystąpienie na TEDx, jak dobrze pamiętam, dana, to sami zobaczycie, że ludzie też się śmiali właśnie w tym momencie. No i pojawia się pytanie w takim razie. Jakie są wyniki? To tutaj ja zapomniałem, akurat legendy, dać tutaj, to, są, to jest też waluta i oznacza to, że im niżej te osoby schodziły, tym bardziej były zaangażowane. Grupa pierwsza, czyli ta grupa, która mogła się podpisać, była skanowana, akceptacja spoko, doszli do tego momentu. A grupa trzecia, czyli ci ludzie, gdzie od razu się wrzucało tę kartkę papieru do, do, do niszczarki, byli tutaj. I teraz pojawia się w takim razie pytanie, ok. A co z grupą drugą? Czy ona będzie bardziej szła w kierunku grupy pierwszej, czy może bardziej w kierunku grupy trzeciej? I co się okazuje? W kierunku grupy trzeciej. Co to oznacza? To oznacza, że jest bardzo, ale to bardzo mała różnica pomiędzy tym, że ignorujemy czyjeś wyniki pracy, a tym, że je wrzucamy do niszczarki. I to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, o tą kwestię ignorancji drugiego człowieka. Ja wam teraz opowiem taką historię z mojego życia. Jeszcze jak byłem studentem i mieszkałem ze swoją mamą, to mieliśmy taki, taką jedno, jeden temat się powtarza, o który ciągle się kłóciliśmy. A ja byłem wtedy w trakcie, powiedziałem sobie, że to jest troszeczkę już za dużo i pomyślałem sobie, wezmę sobie, przeczytam jakąś książkę na temat negocjacji. Wziąłem się za książkę. Brusa Patona, jak dobrze pamiętam, teraz nazwiska poprzekręcam, ale Paton, Fischer i Uri napisali taką książkę, która jest nazwana Biblią Negocjatorów. To jest książka zatytułowana Dochodząc do Tak. I ja sobie pomyślałem, tak. Ciekawe, czy moja mama jest w stanie przestać gadać. Moja mama jest jeszcze większą gadułą niż ja. I pewnego dnia ona wróciła z pracy. Ja powiedziałem, że jedyne, co będę robił, to będę jej słuchał. Nie będę nic sugerował, nie będę się wtrącał, nie będę nic opowiadał. Po prostu wysłucham tego, co ona ma do powiedzenia. W ogóle, tak po prostu. Zaczęliśmy od jakiejś błahej sprawy typu, jak ci minął dzień i poszło. Jak ta rozmowa się skończyła? Ta rozmowa skończyła się w taki sposób, że obydwoje popłakaliśmy się jak bobry. Moja mama podzieliła się ze mną historią bardzo osobistą, historią ze swojego dzieciństwa historią w moim przekonaniu mocno traumatyczną, ja detale zostawię dla siebie, ale okazuje się, że to była historia, tak, która mnie tak wstrząsnęła, że kompletnie zmieniłem swoje podejście do tego tematu, o którym się kłóciliśmy. Bo wiecie, w negocjacjach ludzie często myślą tak, że negocjacje to są szkolenia na zasadzie, jak zrobić, żeby inna osoba robiła inaczej, tak, żeby ona robiła to, co my chcemy, żeby robiła tak, jak my chcemy, żeby ona robiła. A efekt tej dyskusji, którą ja miałem ze swoją mamą, był taki, że to wcale nie ona się zmieniła, ale to ja się zmieniłem. I nawet nie moje czyny, ale interpretacja tych czynów się zmieniła. Ponieważ opowiedziałam mi historię tak trudną, i ja zrozumiałem, dlaczego ona postępuje w taki, a nie inny sposób, i zrozumiałem, że dużo prościej mnie będzie zmienić swoje zachowanie, niż jej. I to jest taki moment przełomowy w moim życiu, moment, w którym ja zacząłem tak naprawdę. Słuchać ludzi, ale słuchać ludzi i też słyszeć tych ludzi. Nie na zasadzie, aha, dobra, okej, okay, spoko, dobra, poczekaj, czekaj, czekaj, nie, nie, teraz moja kolej. Ja, nie, nie, wchodź mi teraz zdanie, zaraz, ale poczekaj, tak? Tylko faktycznie potrafię gdzieś słuchać ludzi. Wiadomo, że dla mnie zawsze się to udaje, ale jestem otwarty na to, żeby wysłuchać drugiej osoby. I dlaczego jest tak, że chcemy się nawzajem wysłuchiwać, i ten sekret taki pierwszy, można by powiedzieć, to wysłuchiwanie tego człowieka? Mamy coś takiego jak dysonans poznawczy. Dysonans poznawczy to jest taki mechanizm, który sprawia, że zawsze chcemy o sobie utrzymać pozytywną opinię. Dam Wam przykład. To jest taki przykład, który się zawsze powtarza i jest moim zdaniem bardzo interesujący. Wyobraźcie sobie, że ktoś siedzi sobie gdzieś tam i pali papieroska, no nie? Pali papieroska i przychodzicie, Wy. I, I wy macie wyniki badań naukowych i mówicie tak, słuchajcie, zobaczcie, to są wyniki badań naukowych, które pokazują, że osoby, które palą mają większe prawdopodobieństwo zachorowania na raka serca, na, na raka płuc, przepraszam, w ogóle na raka wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. No i teraz ta osoba paląc papierosa, pali papierosa, jeden komponent, że pali papierosa, drugi komponent informacji to jest to, że ta osoba ma wyniki badań naukowych, które pokazują, że ona robi źle i pojawia się w głowie takie ciśnienie. Które trzeba rozładować. I albo powiemy, masz rację, kurczę, te badania mnie przekonały i rzucę palenie, albo po prostu powiem, na coś trzeba umrzeć. Nie? I gdzieś ten, to, to napięcie w jakiś sposób jest rozładowane. My, jako ludzie, chcemy mieć o sobie pozytywną opinię, i często można to wykorzystać w ciekawy sposób. Jeżeli chodzi o odwróconą psychologię, nie wiem czy słyszeliście takie hasło, reverse psychology, pewnie, czy coś takiego, że człowiek ma swoje ego. Jak już wejdziemy w swoją pozycję, to będziemy się w tej pozycji umacniać. A wysłuchiwanie drugiego człowieka to jest właśnie pozostawianie, poz, 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 pozostawianie swobody tej osoby, tak, żebyśmy mogli sobie swobodnie y, tę osobę wyprowadzić właśnie z tych okopów. No ale każdy człowiek ma jakieś swoje ego, ciężko nam się czasami przyznać do błędów, i się okupujemy. I wyobraźmy sobie teraz inną taką sytuację, jak na przykład y, rodzice rozmawiają z nastolatkiem i mówią: Słuchaj, chodź z nami, pojedź z nami do galerii. Nie, nie, nigdzie nie idę, zostaję, gram w gry komputerowe, koniec. No ale chodź, będzie fajnie, zobaczysz. Nie chcę, nigdzie z Wami nie idę. I w tym momencie włącza nam się odwrotna psychologia, i możemy powiedzieć: Dobra, to zostań. I w tym momencie jest takie: O, Coś jest, coś jest na rzeczy, nie? A rodzice to te pieniądze, to co byśmy wykorzystali na ciebie, to na... Ale jakie pieniądze? Ale, co? ale nie, ale ty zostań, ale ty chciałeś zostać, tak? I, i w tym momencie wykorzystujemy tą tak zwaną właśnie psychologię odwrotną. I całkiem niedawno na serwisie Wykopel jeden z użytkowników wrzucił bardzo interesującą fotografię. Fotografia jest z lotniska w Amsterdamie i tak ona wygląda. Don't invest in wood, Nie inwestuj w Łodzi. No i, i, widzimy taką reklamę i się zaczynam zastanawiać, dlaczego? No nie? Wyobrażacie sobie, wychodzicie z fabrycznego, jest taki napis nie inwestuj w Zgierzu, nie? Albo na przykład nie zwiedzaj Aleksandrowa, albo nie interesuj się pabianicami. No i gdzieś tam człowiek się zaczyna zastanawiać, a dlaczego? No właśnie, no ta kwestia odwróconej psychologii. Dlaczego o tym mówimy? Ponieważ każdy człowiek chce utrzymywać o sobie pozytywną opinię, a żeby to móc zrobić, musimy dawać ludziom do zrozumienia, że mamy jakieś powody naszych działań. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Zaczynam tutaj czarować, robić jakieś różne dziwne rzeczy na scenie i słuchajcie, namawiam was na to, żebyśmy wszyscy wstali na jednej nodze, zrobili jaskółkę i zaczęli bić na przykład brawo, nie? I w tym momencie wchodzi jeden ze studentów Politechniki Łódzkiej, który się spóźnił na ten wykład. I on wchodzi, patrzy, pamięta jakiś tam tytuł tego wykładu, mówi, o, coaching srogo i długa, no nie? A my byśmy chcieli tej osobie powiedzieć: "Nie, nie, nie, poczekaj, poczekaj. To ma swój sens. My ci wyjaśnimy, dlaczego my robimy to, co robimy." Bo nie chcemy, żeby ta osoba uważała, że my jesteśmy głupi, dlatego bo chcemy utrzymywać o sobie pozytywną opinię. Dlatego ludzie często do nas mówią, komunikują właśnie, że się spóźniliśmy, tak? że, że coś zrobiliśmy itd. i tak dalej. Często te powody naszych dyskusji są nieuświadomione. Nie zawsze jest tak, że ludzie mówią i wiedzą o czym mówią jest coś głębiej, co im każe zachowywać się w odpowiedni sposób i niekoniecznie to jest uświadomione. I dlatego my jako ludzie mamy ogromną chęć komunikowania o swoich powodach działań. Mówimy na przykład, spóźniłem się, bo chcemy powiedzieć, spóźniłem się dlatego, że na przykład, nie wiem, uciekł autobus, przecież nie powiemy, że jesteśmy leniwi, nie chciało nam się wstać, nie? Albo, że ten zegarek trzy razy nacisnęliśmy, tak jak ja na przykład, jak się budzę z wielkim zamiarem, dzisiaj w pracy jestem na ósmą, no nie? No, to dzisiaj byłem na 9:30, ale robię postępy. Robię tak ponieważ, ponieważ tak uważam. Gdzie jest ten powód? Podjąłem taką decyzję gdyż chcemy komunikować o tym, jeżeli my nie będziemy słuchać innych ludzi, co oni nam komunikują, to będziemy ich ignorować. A ignorowanie jest równoznaczne z tym, że wyrzucamy tych ludzi po prostu do niszczarki. I niezrozumienie nie Brak chęci zrozumienia drugiego człowieka, już nie tyle co wysłuchania, ale zrozumienia tego człowieka to jest ta właśnie ignorancja i my tracimy tego człowieka wtedy, tracimy wszystko co z nim jest związane. Jego serce, te emocje, które ta osoba by chciała z nami dzielić, pomysły, które ta osoba ma. Nie wiem, czy tak mieliście czasami, że jesteście w jakiejś grupie znajomych i macie trzy fajne pomysły, i coś powiecie, a jakaś tam osoba powie: Nie, to jest głupie, nie, to bez sensu, nie, nie, nie. No to za którymś razem powiecie: No to po co ja mam się produkować, skoro i tak wiem, że mój pomysł zostanie odrzucony i się zamykam. I to jest dokładnie to, co robi ignorancja. Wyrzuca nas po prostu do niszczarki. Tracimy. Przez to szansę na stanie się, się lepszą osobą. Bo to wydarzenie, które ja miałem ze swoją mamą, ono sprawiło, że ja stałem się lepszą osobą. Mówię o tym jednoznacznie. A rozumienie drugiej osoby, chęć zrozumienia drugiej osoby, to jest akceptacja. No i pojawia się pytanie, o co chodzi z tym całym coachingiem? Ja się coachingiem nie zajmuję, tak dla jasności, ale lubię czasami pewne kwestie wyjaśnić. Otóż chodzi o to, że rewolucja dzieje się na naszych rzecz, na naszych oczach. A Polega to na tym, że to gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych się urodziło, jak IT, to jest moja, to jest moja własna teza, tak swoją drogą chciałem powiedzieć, tak? jak ludzie zaczęli mocno kodować w IT, to się okazało, że pracownicy kreatywni, pracownicy intelektualni, to nie są stricte tacy pracownicy, że im rzucimy pieniądze i powiemy heja i oni pójdą i to zrobią, że jest coś w tym więcej, że jest jakaś, nie, kiwasz głową, że nie. <grych> No, oczywiście, możemy o tym rozmawiać. Ja też teraz, właśnie od dłuższego czasu pracuję w IT, ale faktycznie jest widać po tych ludziach, że jest chęć nie tylko zarabiania pieniędzy, ale oni chcą mieć poczucie swojej satysfakcji, że coś zrobili, że robią coś ważnego. I z tymi ludźmi nie pracuje się w taki sposób, że im się mówi, właśnie ten mm, mikromanagement się uprawia zarządzanie palcem, nie? że przychodzi się i mówi, tak, ty zrób to. Ty tam to, ty weź to, tu i ten i ciach. My odchodzimy i jest zrobione. Z tymi ludźmi nie pracuje się w ten sposób, z takimi osobami nie pracuje się w ten sposób, i myślę, że wy, jako studenci, też chcielibyście doświadczyć tego. I myślę, że gdyby was zapytać o to, jaki jest najlepszy wykładowca, to byście właśnie powiedzieli, że to jest osoba, która bardziej komunikowała się z wami za pomocą pytań. A jak pani uważa? A jak pan myśli, co by pan tutaj mógł zrobić lepiej? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest ta cała magia z coachingiem związana. Te wszystkie historię typu uwierz w siebie, jutro będzie lepszy dzień, jeśli tylko Ty chcesz, żeby on był lepszy, to jest po prostu patologia i w ogóle tym się nie należy interesować, tylko się z tego śmiać i wytykać to palcem, a propos mikrozarządzania. Zaś sam coaching to jest po prostu najzwyczajniej w świecie umiejętność komunikacji z ludźmi za pomocą pytań. I chciałem Wam tutaj właśnie dać na koniec tej części takie bardzo, bardzo ważne pytanie. Wysłuchasz mnie, jeśli ja wysłucham Ciebie? To jest naprawdę srogie. Kiedyś, jak będziecie mieli szansę, zapamiętajcie sobie to pytanie. Jak będziecie kiedyś mieli szansę rozmawiać z kimś i będzie naprawdę już gorąco, jeśli chodzi o emocje, jak zadacie to pytanie, zobaczycie, jaka się magia dzieje. Bo to pytanie warunkuje, że dwie strony będą chciały się wysłuchać nawzajem. I to nie będzie tylko, że dobrze, ok, ja będę cię w stanie wysłuchiwać bardzo długo, a jak ta osoba druga zostanie wysłuchana, to wtedy w stanie sobie pójdzie. I my zostaniemy z chęcią podzielenia się informacjami, a tego nie zrobimy, tylko to warunkuje partnerstwo. Wysłuchasz mnie, jeśli ja wysłucham ciebie, i wtedy spoko. Ja cię wysłucham, wysłuchajmy siebie nawzajem. I to naprawdę jest bardzo, bardzo potężne narzędzie negocjacyjne. Zapamiętajcie sobie to zdanie. No i pojawia się pytanie: OK, jak to wykorzystać? W związku, okażcie zainteresowanie drugiej strony. Do dziewczyn chłopaki czasami mają jakieś swoje szalone hobby. I przychodzą jak takie dzieci, i zobacz, zobacz, nie, coś tam w grze tam naklikałem, no nie, a wiedział, I idzie przez ten komputer, boże, ty masz facet 40 lat, a ty mi pokazujesz jakieś gry, tak? Zainteresowanie tym, czym się interesuje ta droga osoba, u facetów jest to samo, tak? Dziewczyny, ojej, ale sobie bluzeczkę kupiłam, mi się jak zobaczę, kolejna biała, nie? No nie do końca, bo tam się może różnić detalem. I pamiętajcie też o jednej ważnej rzeczy, że bliskość i, e, się tworzy inaczej u mężczyzn i inaczej u kobiet. Bliskość u kobiet tworzy się poprzez przebywanie. Jak jesteśmy z kobietą i przebywamy z tą kobietą, to ona się z nami wiąże. Po prostu czuje, to bardziej blisko, czuje się nas bliżej emocjonalnie. U mężczyzn to tak nie działa. U mężczyzn bliskość tworzy się poprzez czyny. I nie wiem, czy żyliście kiedyś w związku, czy nie, ale być może jako mężczyźni tego doświadczyliście, że przychodzi do was wasza dziewczyna i mówi, Ej, się, jak może byśmy się przytłali, nie? Poprzytłaliby trochę. I pierwsze, co powie, facet, a po co? Nie? Albo dziewczyna mówi, choćbyśmy porozmawiali, o czym? No tak po prostu, to znaczy. I dziewczyny po prostu chcą bardziej poczuć tą bliskość z mężczyzną, a mężczyzna nie widzi w tym sensu, bo u nas bliskość się tworzy poprzez czyny. Ja pamiętam, że jak teraz zaczynałem swoją pracę, to tam kojarzyłem niektóre osoby od siebie z firmy, a potem poszliśmy grać z chłopakami turniej koszykówki. 3-4 godziny pograliśmy, popodawaliśmy sobie piłę, tam było nas kilkanaście osób, o to całą firmę od tego momentu znam, bo już ta bliskość inaczej działa. Więc kobieta będzie chciała tworzyć bliskość z mężczyzną, bo przez przytulanie się facet będzie chciał coś z tą kobietą zrobić. Nie Choć Pójdziemy sobie na rolki, pojeździmy, jeździmy, chodź na basen. Albo to, co faceci zrobią, na siłownie, chodź ze mną na siłownię. Zobaczcie, jak ja ćwiczę na siłowni, chodzę ze mną na siłownię. Tak? Ale jeżeli będziemy okazywać sobie zainteresowanie, to na pewno będziemy zmierzać w dobrym kierunku. W relacjach z bliskimi jak to wykorzystać? No to już wiecie o tym trudnym temacie z moją mamą, jak to wygląda. Sugeruję, żebyście sobie spróbowali tak naprawdę mocno wysłuchać drugiej strony, i zastanowili się, czy naprawdę jesteśmy w stanie słuchać, czy tylko czekamy na tą swoją turę wypowiedzi, że okej, okay, dobra, Ty se mów, my ignorujemy Cię, ja poczekam i teraz ja. Ta, 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 ta. Jak to wykorzystać w pracy? Byłem instruktorem nauki jazdy i uczyłem ludzi, tam się w ogóle tak naprawdę nauczyłem uczyć ludzi. Bo to jest, wiecie, jednak 30 godzin, i wchodzi osoba, i ona nie umie nic zrobić z samochodem, a po 30 godzinach ma nikogo nie umieć zabić na, je, na jezdni. Bardzo odpowiedzialne. Mówi się też nie bez kozery: zresztą, że jest to na, najnudniejszy i najbardziej niebezpieczny zawód na świecie. I to jest prawda. I tam się nauczyłem y, ludzi faktycznie uczyć. I robiłem to między innymi poprzez to, że nie ignorowałem ich. Bardzo często miałem takie momenty, w których zatrzymywałem się z kursantem w, samochodzie, w samochodem, gdzieś na jakimś parkingu i pozwalałem tej osobie odetnąć. Wychodziłem z nią, rozmawiałem, słuchaj, co ci się podobało tutaj, to o super to zrobiłeś ekstra albo to zrobiłaś bardzo fajnie i to to mi się podoba i to jest interesujące. I te osoby też miały często szansę ochłonąć, bo dla niektórych to jest bardzo potężne wyzwanie, żeby w ogóle wsiąść do samochodu. I wtedy się nauczyłem ludzi. Właśnie nie, i efekty, jakie miałem, nie nie, stanowi, to nie jest żaden jakiś tam haczyk, nie, w sensie 10 sposobów na bycie najlepszym instruktorem na świecie. To jest po prostu nie ignorowanie ludzi, akceptowanie tego, że ktoś może się stresować czymś, co dla nas jest po prostu bajecznie proste. Pracowałem również jako analityk KYC. KYC to jest know your customer, czyli znać swojego klienta, i tam stworzyłem taki kurs, taki kurs szkoleniowy, yy, który miał nauczyć osobę, która przychodzi do tej pracy, tak mniej więcej w dwa tygodnie, żeby umiała robić te podstawy tej pracy i gdzieś tam, żeby sobie dalej radziła. I pamiętam, jak dziś miałem ostatnie to szkolenie, jeszcze zanim zrezygnowałem z tej pracy, i było, była właśnie taka sytuacja, w której ta osoba się mocno napracowała nad jakimś ćwiczeniem, które później niestety okazało się niepotrzebne. I pamiętam akurat, że ugryzłem się wtedy w język, bo już chciałem powiedzieć tej osobie: dobra, ale to jest niepotrzebne. I w ostatniej chwili po prostu się złapałem, i pomimo faktu, że z punktu widzenia czysto logicznego było bez żebyśmy my tracili czas na coś, co nie było potrzebne, bo i ja nie będę miał z tego profitu, i ta osoba moglibyśmy się zająć czymś innym, to ja tę osobę mimo wszystko zaprosiłem. Przed komputer usiedliśmy, i ta osoba mi wszystko pokazała, co ona zrobiła. Bo ja wiedziałem wtedy o tym, to była, ale tak jak mówię, no to był tak już, już prawie już tam tym jęzorem chlapnąłem, ale udało się to powstrzymać w odpowiednim momencie, bo wiedziałem, że tak to po prostu tej osoby zakomunikował: Jesteś dla mnie nikim, jesteś nieważna, wyrzucam cię po prostu do niszczarki. No i teraz jestem Scrum Master'em w zespole deweloperów IT i jestem tym Scrum Master'em nietechnicznym. To znaczy, nie umiem kodować. I bardzo interesujące jest to, że jak siedzimy na różnego rodzaju spotkaniach, obserwuję tych ludzi już kilka miesięcy i bardzo interesujące jest to, że jak siedzimy na jakichś spotkaniach ja sobie czasami nawet wręcz specjalnie wyciągałem telefon i się po prostu tam, wiecie, sprawdzałem jakieś tam rzeczy w internecie, jakieś tam swoje apki i tak dalej, i tak dalej. I pomimo faktu, że ja nie jestem osobą, która miała wtedy jakikolwiek wkład do tej dyskusji, która była stricte techniczna, to by mi była zwracana uwagę, że jestem nieuważny. Bo widzicie, tu nie chodziło o to, że jestem w stanie pomóc tym ludziom w jakikolwiek sposób techniczny, tylko że ja ich ignoruję jako ludzi. Bo deweloper to jest jakaś, jakaś tam mała część ich życia, mała, duża część ich życia, znaczna, jakaś ważna, ale to nie jest całe ich życie. I w momencie, w którym ja ich ignoruję, to ignoruję ich jako ludzi. Ale to tak jak mówię, robiłem sobie w ramach eksperymentu, bo jako Scrum Master jestem uważny i cały czas tam patrzę, co się dzieje. Ale wiadomo, jestem tylko człowiekiem. Mam dla Was eksperyment na koniec tej części, bardzo prosty. Szczerze wysłuchajcie drugiej osoby. Spróbujcie, ale tak naprawdę do bólu, z pytaniami. Pobawcie się w badacza takiego. To jest człowiek przed Wami się odkrywa, wy to jest dla Was nowa kraina, Wy chcecie ją zbadać. To jest jak najgłębiej wejść w to, kim jest ten człowiek. Więc zadawajcie pytania i zobaczcie, jak to, jak, jak to poleci i w którą stronę to pójdzie. Bez jakiegoś takiego nastawiania się, że ta osoba też pewnie będzie chciała, żebym ja się odkrył. Nie, nie, nie. Nic z tych rzeczy. Po prostu wysłuchajcie drugiego człowieka. Przychodzi do Was człowiek z krwi i kości, żywy. Posłuchajmy, co ta osoba ma do powiedzenia. A dla par bardzo interesujące ćwiczenie, dla facetów zresztą też, tak jak dla kumpli, dla dziewczyn, ćwiczenie, które polega na tym, żeby pięć razy, przepraszam, dwa razy 5 minut się powymieniać. Na czym ono polega? Jeżeli jesteście parą w związku na przykład, niedziela, popołudnie. Już ten moment, kiedy niedziela zaczyna się zamieniać w poniedziałek. Kojarzycie na pewno, nie? Ten moment się nazywa, tu koleżanka właśnie z poprzedniej pracy powiedziała, wymyśliła nazwę niedziałek. Wiesz, że to jest taki niedziałek i zaczyna się niedziałek. Pójdźcie sobie na kanapę, i zróbcie sobie takie bardzo proste ćwiczenie. Włączcie sobie stoper i dajcie drugiej stronie mówić przez 5 minut. Ta druga strona może gadać o totalnych pierdołach. W zasadzie, a co tam dzisiaj u mnie, jak tam minął dzień, i tak dalej, tak dalej. Ale jak minie 5 minut, to ta strona, która mówiła, nagle robi ci się cichutko i druga strona ma szansę mówić. I czasami jest tak, że ta druga strona, zanim zacznie mówić, to minie minuta, dwie. Czasami może nawet trzy, bo chcę zobaczyć ta druga osoba, czy faktycznie będę wysłuchany. I trzeba mieć tą cierpliwość, żebyście nie zachęcali, no, no dawaj, no, no powiedz coś. Nie, pięć minut absolutnej ciszy dla tej osoby, żeby ta osoba mogła z Wami budować ten komfort i żeby ona się czuła przy Was dobrze. Jak sobie zrobicie taką jedną seryjkę, to na początku jest tak, że no, gadamy o takich trywialnych sprawach, no nie? ale gwarantuję wam, że jak będziecie sobie powtarzać to ćwiczenie, czasami na przykład dwie sesje, w, w, zrobić takie dwie serie w niedzielę, albo trzy, albo cztery, to bardzo szybko będziecie mogli iść w tym kierunku, że będziecie chcieli 5 minut zamienić na 10, 15, 20 i nie będziecie rozmawiali o tym, że skarpetek nie upraliście, tylko będziecie chcieli porozmawiać o fundamentach waszego związku. Bardzo polecam jako wyzwanie. Jakie mamy z tego wnioski? Brak zrozumienia to ignorancja. A wysłuchanie i zrozumienie to dar. Możemy albo człowieka wrzucić do niszczarki, albo chcieć sprawić, że nasz świat i świat tej drugiej osoby będzie bardziej ważny. No i warto eksperymentować. Warto próbować kombinować sprawdzić, gdzie są moje granice, gdzie są granice tej osoby i po prostu sprawdzić, czy rzeczywiście ja jestem uważny i otwarty na drugą stronę. I co się stanie, jeśli nie jestem, a spróbuję być? Ok, czyli wiemy już jak słuchać, ale pojawia się pytanie, czy wiemy jak komunikować?